Udajemy się na spotkanie z mężczyzną znanym jako Deshuesador. Po hiszpańsku to Devastator. Człowiek, który rozbiera samochody na części. Wiemy tylko, że stoi wysoko w hierarchii. Żadnej latarni. Kompletnie ciemno. Tylko brama. Wszystko w porządku? Tak, chwała Bogu. Dziękuję za spotkanie. Czekałeś? Tak. Podobno masz ksywkę. Tak. Jaką? Devastator. Dlaczego? Co takiego robisz? Zabijam ludzi, wycinam narządy. Należysz do klanu? Pracuję dla nich. Najpierw robiłeś coś innego, czy od razu skierowali cię do narządów? Od razu. Przyjaciel jest dowódcą w klanie Del Golfo. Co ci zlecił? Rozcinanie ciał. W jakim sensie? Czym? Nożem. Żywych czy zmarłych? Żywych, związanych. Potem wycinałem im narządy. Dlaczego żywych? Bo tak. Taki dostaliśmy rozkaz. Szef kazał rozcinać tych ludzi żywcem? Tak. Nie. Najpierw badamy krew. Sprawdzamy, czy się nadają. Skąd bierzecie tych ludzi? Zgarniamy emigrantów. W Nekokli jest ich pod dostatkiem. Kto wycina narządy? Jest nas dwóch. Lekarz i ja. Masz jakąś wiedzę? Umiesz to robić? Tak, lekarze wszystko mi wyjaśnili. Trzeba oddzielić narząd od mięśni. Delikatnie, obrabiając od góry, gdzie jest przyczepiony do ciała. Potem wyjmujesz. O jakich narządach mówimy? Nerki, wątroba, czasami fragmenty skóry. Skóra? To skomplikowane, ale do zrobienia. Jak przewozicie taki narząd? Łodzią, razem z kokainą. Dokąd? Do jakich państw trafiają narządy? Do Stanów Zjednoczonych. Czasem do Panamy. Szybkie motorówki z pewnością zdążyłyby na czas do Panamy. Ale czy w dwa dni da się przetransportować nerkę do Stanów Zjednoczonych? Wątpliwe. I co czujesz? Przyznam, że trudno mi uwierzyć. Robić coś takiego żywym ludziom? Tak, to okropne. Jak sądzisz, ile osób tak zabiłeś? Dużo. Czyli dziesiątki, setki? Dziesiątki. Ile ci płacą? Dużo. 60-70 milionów. 15-20 tysięcy dolarów za co? Za każdą robotę. Za każdy organ? Tak. Za ile potem go sprzedają? Szef nam nie mówi, ale pewnie drogo. Dostarczamy narządy do Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku. Skąd mam wiedzieć, że nie kłamiesz? Mam dużo nagrań. Na komórce? Tak. Nagranie jest zbyt makabryczne, by je pokazywać. Narządy są pobierane od zmarłego w sali operacyjnej. Bez żadnych ceremonii wyciągane z ciała i rzucane na metalowy stolik. Czy rzeczywiście film przedstawia to, o czym mówi mężczyzna? Nie sposób rozstrzygnąć,
ale trudno się otrząsnąć po tej rozmowie.